Ale jest również inna teoria języka, w zasadzie przeciwstawna, ale łączy ją z tamtymi, chociażby z relatywizmem językowym, to, że ona sięga również do głębokich pokładów człowieka. To po pierwsze, jest tu ta kontynuacja kulturowa, mimo sprzeczności merytorycznych i stanowiskowych. No i druga sprawa, która łączy tę, teorię, o której za chwilę powiem, z relatywizmem językowym, a więc z tą różnorodnością, z tą sytuacją po wieży Babel, to jest ta intencja, aby udowodnić ludziom, czy zachęcić ludzi do wzajemnego porozumiewania się, niezależnie od różnorodności wyglądu, jedzenia, modlenia, ubioru, koloru skóry, ale również pod względem językowym. No, to jest wielka trudność jednak, jeśli ludzie znajdują się w innym środowisku, to szczególnie uderza i niepokoi brak niekompetencji komunikacyjnej. Ja mam tu na myśli teraz tą drugą przeciwstawną teorię, jaką głosi natywizm lingwistyczny. On został mocno rozbudowany przez Noama Chomskiego, który jeszcze żyje, ma się dobrze, jako dziarski starszy człowiek z rocznikiem 1928 bodajże. I on zaproponował zupełnie inne rozumienie języka, mianowicie teorię, że język jest wrodzony. A więc jest to natywizm lingwistyczny, wywodzący się z teorii filozoficznej, że istnieją w nas idee wrodzone. Człowiek rodzi się z gotową wiedzą, tak jak rodzi się z umiejętnością chodzenia, z umiejętnością obcowania, bycia społecznego i innymi różnymi umiejętnościami, zwłaszcza fizjologicznymi, że potrzebuje jedzenia. I tak samo potrzebuje języka i rodzi się z takim przeświadczeniem. Chomsky skoncentrował się na tej teorii natywistycznej w opozycji zwłaszcza do innej, rozwijanej wtedy w Ameryce teorii języka, nie tyle relatywizmu językowego, ale behawioryzmu językowego. Borusa Skinnera, który w 1957 roku opublikował dość obszerną książkę The Verbal Behavior, zachowania językowe. I tam opisuje Skinner swoją teorię i swoje założenia, które mówią, że język jest odpowiedzią na bodźce świata zewnętrznego. Człowiek jest tylko matrycą, na której odciskają się te językowe, te obiektywne sytuacje, stany rzeczy i język je później odtwarza. I dlatego też, kiedy zaprosi cię ktoś do domu i pokaże ci swój piękny obraz, Skinner powiada, że my wtedy często koncentrujemy się na takich tych jakichś najbardziej rzucających się w oczy stanach sytuacyjnych. O, piękna rama na przykład, kiedy powiadamy właścicielowi obrazu, o, zobacz, krzywo wisi, trzeba go trochę przesunąć i tak dalej. Tego typu zachowania, które odpowiadają na pewne szczególnie rzucające się nam oczy, czy narzucające się nam stany sytuacyjne. I kiedy Chomsky przeczytał to dzieło, ja tak myślę, właściwie to chyba tak było, dwa lata później, w 1959 roku napisał recenzję tej właśnie książki Skinnera. Recenzję truskocącą, w której to na tym dziele nie zostawił suchej nitki, jak można by powiedzieć. Otóż zupełnie przyjął Chomsky inną perspektywę i inny sposób interpretacyjny, jeśli chodzi o język. To jest dzieło, które recenzja nazywa się właśnie tak, recenzja książki Skinnera, Verbal Behavior z 1959 roku. I w tej recenzji, a później w innych również swoich pracach, Chomsky szczególnie chętnie odwołuje się do dzieci. Wielka nagłość, szybkość,
uczenia się języka u dzieci, a przy tym poprawność konstruowania struktur językowych, takich, których właściwie nigdy się, których dziecko nigdy nie zasłyszało nawet, świadczy o tym, że mamy do czynienia z jakąś sytuacją, z substancją wrodzoną w nas, że podstawowe struktury, przynajmniej językowe, są nam wrodzone, a więc wspólne dla wszystkich ludzi. A więc ludzie, nie lękajcie się, kiedy stajecie naprzeciwko kogoś, kto inaczej na zewnątrz się wyraża. Bo wewnątrz wszyscy mamy ten sam język. I Chomsky to nazywa strukturami głębokimi języka. The deep structures, wspólnymi dla ludzi, a później w zależności od środowiska, w której dziecko wyrasta, ono później inaczej brzęczy, można powiedzieć, czy inaczej dźwięczy, znaczy inne wyrazy zewnętrzne stosuje, dlatego te języki się różnią. Natomiast one się nie różnią wewnętrznie, co do tego, że musi być czas, musi być rzecz, musi być liczba tych rzeczy, musi być przymiot jakiś na przykład, trzeba to jakoś może tak czy inaczej określić. I to są już te głębokie, wrodzone struktury. U dziecka szczególnie wyraźne, ale również później dające nadzieję i optymizm w sytuacjach komunikacyjnych również ludzi dorosłych. A więc język jest generowany z nas właściwie. To jest gramatyka generatywna. Ona jest wrodzona. Gramatyka filozoficzna, jak często również mówi zastępczo w tym względzie Noam Chomsky. Chomsky jest dość rozwichrzonym badaczem, ja bym powiedział, takim filozoficznym. On rzuca idee, bardzo genialne, zresztą często zarzucane. Chomsky chętnie angażuje się w polityczne różne akcje i manifestacje. Natomiast powraca do tych językowych rozważań, aczkolwiek jak właśnie mówię, chętnie rzuca idee, raczej głosi pewne idee, ale ich nie zgłębia i nie wyjaśnia. Co to znaczy ta wrodzoność? To jakaś czarna skrzynka. I on opowiada, że on tego nie wie, co to jest, tego nie rozumie, ale musi być coś takiego, jak właśnie te głębokie struktury językowe. O wyjaśnienie tych struktur pokusił się później uczeń Chomskiego Erik Lenneberg. 2 lata starszy, ale już dawno nie żyjący. W 1926 roku się urodził, a w 1975 roku bodajże zmarł. Ale w 1963 roku Lenneberg z grupy badawczej Chomskiego, on był biologiem bardziej i przyrodoznawcą, stąd jest może jako językoznawca uczył się u Chomskiego, napisał książkę Biologiczne podstawy języka. Potężna książka, olbrzymia książka, wielosetstronicowa. I tam jest wiele przykładów, które stosuje Lenneberg dla poparcia tezy natywistycznej, a więc tezy Chomskiego, tezy o gramatyce generatywnej. On pisze tam między innymi, pada bliźniaki. To znaczy nie on, ale odwołuje się do takich różnych eksperymentów psychologicznych, gdzie bliźniaki rozsadzone po klasie w różnych kątach piszą wypracowania albo dyktando i popełniają te same błędy. To by trzeba jeszcze psychologicznie zweryfikować, ale prawdopodobnie jakaś prawidłowość w tym względzie istnieje. Ale bardziej przekonujący dowód, a mi się dosyć podoba, jest ten, że jeśli mamy w rodzinie dwie grupy ludzi, jedna mówi poprawnie, a ktoś tam ma zaburzenia językowe, dyslekcję, dysgrafię, a może jąkanie się. I Lenneberg jako biolog wziął język, zaprowadził, zaniósł do laboratorium biologicznego, włożył język pod mikroskop, to znaczy geny tych ludzi
zdrowych językowo i tych, którzy mieli zaburzenie językowe. On porównywał, to jest brudna robota, ale już wtedy chromozomy i geny były znane, bo kilka lat wcześniej Craig i Watson bodajże wynaleźli, czy dostrzegli te malutkie cząstki odpowiedzialne za dziedziczenie, a chyba nawet otrzymali za to Nagrodę Nobla. I Lenneberg miał już o tyle ułatwione zadanie, ale on śledził ten jeden wycinek chromozomów i szukał genu językowego. I gdzieś w pewnym momencie dostrzegł u ludzi, którzy u tej części rodzin, które owszem mieli tam podobne geny, ale gdzieś tam jakiś uchlupek zauważył w pewnym miejscu, tym maleńkim, tym genowym miejscu. I to później jeszcze raz porównał, jeszcze raz i okazało się, że to może być ta przyczyna właśnie leżąca w genach, a więc mająca przyczynę wrodzoną, odpowiadającą za takie czy inne wyrażenie językowe, za performance językowy. A więc język, no tu idzie Lenneberg w tym kierunku, aby udowodnić, że język jednak ma swoją genezę i swoje źródła przede wszystkim wewnątrz nas, w postaci materiału wrodzonego, a niekoniecznie jednak jest odpowiedzią na świat zewnętrzny i na bodźce stamtąd płynące. Ja chcę tu podkreślić ten optymizm, który płynie z tych teorii, z tamtego relatywizmu językowego, o których mówiłem poprzednio, jak również i z tej filozofii gramatyki generatywnej. One są w zasadzie w swoich założeniach przeciwstawne. Tamte mówią, że jest wiele języków, jest bardzo wiele, 6 tysięcy chyba teraz ich jest. Niestety giną co chwila jakieś tam. A natywizm językowy mówi, że jest jeden język właściwie, czyli skrajność metodyczna i merytoryczna. Ale jednak jest ten wspólny optymizm, że należy szukać dróg do porozumienia, do zrozumienia w sytuacjach trudnych, zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach komunikacyjnych.